Rzeczywiście dość sytuacja taka miła dla mnie, bo w Zielonej Górze nie udało mi się nigdy zagrać w takim składzie dużym, już mój któryś projekt jest w tak dużym składzie jednak, takim mini orkiestralnym. 3989 to no, strasznie duży projekt, właśnie można by w sumie książkę napisać, dotyczy 50 lat historii, więc jest to masa zdarzeń, jakichś przeżyć ludzkich. Nagrałem płytę Planet Luke, w której przez tą naszą ksenofobię, takie zamknięcie, problemy, takie nasze zamknięcie na kulturę, w ogóle też zakompleksienie potworne, to, że zapatrujemy się na te cycki, łańcuchy, MTV w ogóle i cieknie nam ślina i w ogóle to jest takie super, a tak nie, bardzo nie potrafimy docenić własnej sztuki z własnego podwórka najczęściej, to zacząłem się zastanawiać nad Polską, nad Polakami, nad naszym mentalem i dotarło do mnie, że gdzieś tam jesteśmy narodem dość zniszczonym poprzez historię. I tu zacząłem grzebać. Dlaczego? Co się stało? Jak to się stało? Przecież teoretycznie w XVII wieku niby taki otwarty naród, szlachecka Rzeczpospolita. No więc jest taki projekt opowiadający o tych 50 latach. Na razie w postaci orkiestralnego koncertu, połączonego z archiwalnymi tekstami. Czyli muzyka filmowa właściwie bardzo różnorodna, połączona z autentycznymi nagraniami, tylko i wyłącznie obiektywnymi, w których jakby są zawarte jakieś przede wszystkim komunikaty.